Dzień dobry, dzień dobry. W nowym dniu czas go rozpocząć. Witam, witam, dzień dobry. Masz dobry humor dzisiaj? Tak. No, pogoda jest, słuchajcie, prawie idealna. Pogoda super, leci jest dzisiaj, wieczorem mam surprise. No widzicie, to u niego, taki plan u niego, a ja za moment go zostawiam, ponieważ wybieram się na bardzo fajne spotkanie. Jak wiecie, ja lubię brać udział w takich spotkaniach, gdzie mogę się czegoś nowego dowiedzieć, w spotkaniach z lekarzami, ze specjalistami, z kosmetologami i właśnie dzisiaj z samego rana spędzę poranek w klinice Novaderm, która znajduje się na ulicy Twardej 60 i tam będzie mnie czekało spotkanie z dr Ewą Chlebus, która jest znaną specjalistką w dziedzinie dermatologii i będzie prowadzona dyskusja naukowa na temat roli peelingów w takiej zimowej regeneracji skóry. Także zapowiada się bardzo ciekawie. Dostałam pozwolenie od pani doktor, żebym mogła nagrać tę relację. Dzień dobry, dzień dobry. Witam, witam. Czy ty musisz zawsze mi przeszkadzać? O, słuchajcie, od rana. Dzisiaj po prostu uśmiech od ucha do ucha, od samego rana. Także nic wam więcej teraz nie będę zdradzać. Dopijam herbatkę, szykuję się, lecę na to spotkanie. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać dla was jak najwięcej materiału. I tak jak powiedział Max, dzisiaj zapowiada się naprawdę bardzo ciekawy dzień. Później chciałabym wam jeszcze przekazać super newsa. Ale zobaczymy. Myślę, że to będzie już po konferencji i wieczorem też mamy pewne plany. Także lecę i życzę wam miłego oglądania. Moje zainteresowanie peelingami. Peelingi są nieinwazyjną metodą leczenia skóry. To w ogóle nie chodzi o żadne złuszczanie. Tak naprawdę chodzi o to, jakie substancje, jakie leki włoży się do skóry. Bo teraz wyobraźmy sobie, że jeżeli byłoby tak łatwo włożyć do skóry coś, to również bardzo łatwo byłoby tę skórę uszkodzić. Byśmy byli wszyscy nie dosyć uczuleni, to zakażeni, ze strupami, z problemami przeróżnymi, prawda? I w związku z tym nie tak łatwo dostają się leki, czy leki zewnętrzne, czy substancje do skóry. A peeling daje coś takiego, że jak gdyby rozluźniamy warstwę rogową, czyli to, co nas chroni, i na te 3 do 5 dni ta możliwość wchłaniania jest znacznie większa. A my wiemy, że te substancje, które podajemy, one mają udowodnione mechanizmy działania, więc one już będą wiedziały, jak w tej skórze działać, tylko one muszą dostać się chociaż do naskórka. I teraz tak, jeżeli się dermatologiem, to ja umiem sobie wyobrazić mechanizm działania danej substancji. Dla mnie to jest metoda leczenia. Oczywiście, że gdyby można było to samo podać w kremach, to nie miejmy żadnych wątpliwości, producenci i pomysłodawcy by byli szczęśliwi, że mogą podać w kremach, bo mogą zarobić razy miliony, tak? Natomiast nie można tego, bo nie ma jak przejść tej warstwy rogowej na skórkę. I teraz tak, dobrze, i zaraz odwracam historię. Stąd w związku z tym, jak to jest tak dobra metoda, dlaczego tyle lat ona się przebija i dlaczego jest tylu ma... Znaczy głównie przeciwnikami są ci, którzy nigdy tego w życiu nie robili. Pani doktor, a czym się różni w takim razie taki peeling lekarski, chemiczny, dawany przez lekarza, od peelingu robionego w salonie kosmetycznym? Czy wie pani, jaki jest problem główny? Ja się nad tym bardzo, ponieważ ja dużo nad tym pracuję, piszę i w ogóle. Problem polega na tym, że te peelingi lekarskie są wystandaryzowane w bardzo dobrych laboratoriach. I jak ja byłam młodą lekarką, to miałam parę tak, bo ja zawsze miałam ideę, żeby towarzyszył nam gabinet kosmetyczny. Dzisiaj już mamy to ułożone miejsce, już wiemy, jakie zabiegi mogą być, to nam bardzo pomaga z wielu różnych powodów. Ale wtedy jeszcze w poprzednim gabinecie wydawało mi się, no dobrze,
to ja nie wezmę takich peelingów, tylko wezmę te, które są przeznaczone do gabinetów kosmetycznych. I muszę powiedzieć, że problem pierwszy dla mnie był taki, że one są niedobrze wystandaryzowane. Tam było dużo więcej podrażnień, jakichś różnych takich mniejsze rzeczy. Stężenia też. I tak, i to jest jedna rzecz. To było kiedyś, 15 lat temu. Dzisiaj nauka idzie do przodu i to wszystko jakby wszyscy zmądrzeli. Czyli gabinet kosmetyczny przejmuje te same dobre bardzo peelingi często, tak jak zresztą ma Filorgan i mają dla takich gabinetów i dla takich. To jest w tym samym laboratorium dobrze stworzone, tylko że wszyscy myślą sobie tak, gabinet kosmetyczny ma służyć urodzie. W związku z tym ten peeling ma być w mniejszych stężeniach, naukowo przemyślany, dobrze zrobiony, ale służy bardziej takiej urodzie na jutro, tak? A to, co my robimy, jeśli chodzi o te peelingi lekarskie, to to jest ta albo naprawa skóry, albo pomoc w leczeniu, albo ta uroda, ale na lata, tak? Czyli to w innym... I ja, w moim przekonaniu, wszystko to, co robimy w gabinetach kosmetycznych, ma w ogóle nie drażnić. Skoro już rozmawiamy o tych peelingach, to rozumiem, że u Pani w gabinecie też bardzo ważna jest ta pielęgnacja pozabiegowa. W ogóle to jest podstawa. I to jest w ogóle cała ta idea peelingów, jak zaczęła się te 20 lat temu, to ja tego nie rozumiem, teraz taki mam duży prowadzić takie spotkanie, będę ekspertem dla 100 lekarzy właśnie w peelingach. I ja do tej pory 20 lat nie rozumiem, dlaczego się nie przebiło, że to podstawą terapii jest ułożenie leczenia pomiędzy zabiegami. Że to jest podstawa. Tu ludzie są bardzo, jak Pani będą, zobaczycie. Do każdego peelingu mamy informacje, co zrobić przed, co zrobić zaraz po peelingu, co zrobić po peelingu tydzień, tak? I to oczywiście robią też firmy, dobre firmy kosmetyczne, że też dają taki program i są ułożone te preparaty, które trzeba stosować pod. I rozumiecie Pani, jaki jest jeden problem? Problem jest taki, że to dotyczy wszystko zdrowia skóry. A ludzie w sposób automatyczny szukają pomocy w gabinetach, czy kosmetycznych, czy lekarskich, którzy mają problemy ze skórą. To jest bardzo mała grupa, która ma skóry zdrowe, która szuka jakiejś pomocy. I jak się jest chora skóra, no to jest to problem dla całej kosmetologii, ponieważ kosmetyka to jest dziedzina, która ma pomagać, ale zdrowej osobie. Ona się starzeje, ona może mieć przebarwienie, ale ona de facto ma mieć skórę zdrową. Pani doktor, ja mam takie pytanie, wróćmy na chwilę do tych peelingów. Jak to jest z nimi? Czy wybieramy, decydujemy się na peelingi pod kątem stanu skóry, czy problemu, który mamy? Jak to generalnie, jak do tego podchodzi lekarz? To jest tak, że jeśli chodzi o wybór peelingu, to musimy sobie odpowiedzieć na pierwsze pytanie. Czy mamy skórę zdrową, czy mamy problemy ze skórą? Jak mamy skórę zdrową, to jedynym naszym problemem może być problem naturalnego starzenia się skóry. Czyli jeżeli potraktujemy starzenie jako nie chorobę, tylko jakiś proces, który się toczy u każdego z nas, to wtedy dostosujemy to właśnie do tego starzenia się skóry. Ale jeżeli mamy jakikolwiek problem, a jaki można mieć problem, idąc do lekarza? Po pierwsze, dzisiaj trądzik ludzi dorosłych, czyli nawracające niewielkie zmiany trądzikowe, które uporczywie nawracają przez lata. Jakieś to, co przyjęto mówić, niedoskonałości skóry. Co to znaczy? Rozszerzone pory, pojedyncze krostki, zaskórniki nawracające, często stymulowane zresztą przez kosmetyki. Następnie rumień, czyli taka skóra, która jest skłonna do trądzika różowatego. Co to znaczy? Zjemy coś, zimno, ciepło, czy jakaś gorąca kawa, czy wino i mamy czerwoną skórę. Rumień i trądzik różowaty jest również wskazaniem do peelingów. To też leczy. Następny bardzo duży problem dla kobiet to są przebarwienia. I jeszcze mamy jedną taką grupę, skórę wrażliwą, skórę suchą. I tutaj to już musi być doświadczony lekarz, żeby wprowadzić u tych osób peelingi, bo one muszą być, ci ludzie muszą być po jakimś przeleczeniu skóry. Świetnie. Pani doktor, a czy są jakieś przeciwwskazania do stosowania peelingów? Czynne, aktywne, różne choroby. Na przykład takim przeciwwskazaniem jest aktywna opryszczka. Czyli musimy ją wyleczyć, wziąć profilaktycznie leki i dopiero wtedy może być peeling. Przeciwwskazaniem są czynne zmiany trądzikowe. Czyli znowu trądzik musimy doprowadzić do stanu remisji, czyli że nie ma ciągle nowych zmian i wtedy jak najbardziej w obszarze remisji bardzo sprawdzają się peelingi. Następnie, jak mamy skórę wrażliwą, czerwoną, rumień, jeżeli skóra nas swędzi, piecze,
pali, to najpierw trzeba to wyleczyć, a dopiero dostosować do tego peelingu. A choroby tarczyce, bo też bardzo często pytają dziewczyny u mnie tutaj na kanale, czy właśnie na przykład Hashimoto, nadczynność, niedoczynność, czy to też jest przeciwwskazanie? To nie jest przeciwwskazanie. Proszę zobaczyć, że dzisiaj mamy taki problem, że właściwie co trzecia dziewczyna ma problemy z tarczycą. I oczywiście znowu różnicujemy, bo ta jedna na 100 może mieć aktywny proces, czyli bardzo zmieniające się hormony, poziomy, wskaźniki tarczycowe, tych wyniki są bardzo zmienne, to wszystko jest jakieś niepokojące. To nie jest czas na peelingi. Peelingi to jest czas, kiedy jest spokój. Ale jeżeli to jest utrwalony proces, ma się dobrze ustawione leki, jest to jak gdyby w takiej poniekąd remisji, wtedy możemy normalnie robić zabiegi. Czy peelingi mogą wykonywać kobiety w każdym wieku? Absolutnie w każdym wieku i namawiałabym nawet te osoby, bo to, że młode wykonują, to jest oczywiste, ale to, że starsze wykonują, to jest nieoczywiste, a czasem nie mają kobiety odwagi na jakieś takie zabiegi bardziej inwazyjne i takie bardziej może droższe, a peeling, nawet zwykła naprawa skóry z lepszą warstwą rogową, lepsze odbicie światła, daje takie poczucie kobiety w ładnej białej bluzce i to już bardzo dobrze wygląda. Proszę pamiętać o jednej rzeczy, o ciąży. Mimo, że w wielu krajach robi się peelingi w okresie ciąży, dlatego, że tam właściwie nie ma przeciwwskazań, to tak naprawdę takie stanowisko lekarskie jest takie, że ciąża jest okresem świętym, nie robi się żadnych zabiegów. Ciąża trwa 9 miesięcy i potem można robić, co się chce. Czyli też w okresie laktacji? W okresie laktacji też nie robimy, tylko że dzisiaj różnie kobiety karmią. No właśnie. I to jest takie troszeczkę, mimo że jakbyśmy powiedzieli, nie ma naukowych przeciwwskazań do tego, to jednak to jest taki czas, że kobiety nie dotyka się nawet palcem. Super, pani doktor, bardzo dziękuję za ten króciutki wywiad. Dziękuję. Jak widzicie, jestem już po spotkaniu w klinice Novaderm i pomyślałam sobie, że czas najwyższy przekazać Wam informację, o której wspominałam dzisiaj rano. Moja społeczność na Instagramie już doskonale wie, co się święci, co się kręci, ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy z Was posiada konto na Instagramie. Jest też część osób, które ma konta tylko i wyłącznie na Facebooku, stąd też informacje dzisiaj w daily vlogu tutaj na moim kanale. Otóż zapewne większość z Was, a przynajmniej część z Was pamięta daily vlog, który nagrywałam chyba pod koniec września zeszłego roku i to była relacja z kliniki doktora Łukasza Prejbisza. I wtedy też w tym daily vlogu pojawiły się dwa wywiady, jeden, takie króciutkie wywiady, jeden z Agatą Młynarską, a drugi z doktorem Łukaszem Prejbiszem. I pamiętam, że ten pomysł bardzo przypadł Wam do gustu. Nawet pisałyście w komentarzach, że chciałybyście więcej wypowiedzi takich właśnie specjalistów, osób, które konkretnie znają się na danym temacie lub też posiadają w tym konkretnym temacie wiedzę, bo są to dla Was źródła wiarygodne, osoby, które mają duże doświadczenie. No i uwaga, uwaga! Otóż 20 lutego, jest to środa, o godzinie 19 na dwóch platformach, czyli na Facebooku oraz na Instagramie kliniki doktora Łukasza Prejbisza będzie transmisja na żywo. Transmisja na żywo, w której wezmę udział ja oraz doktor Łukasz Prejbisz. I chcemy poruszyć temat, który bardzo Was ciekawi, a w sumie to zaczniemy od tego tematu, czyli zabiegi po 25 roku życia. Jakie zabiegi należy wprowadzać, dlaczego, co się wtedy ze skórą dzieje, na co warto zwrócić uwagę, jakie są wskazania, przeciwwskazania i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że temat jest aktualny, jak również powinien Was troszeczkę zainteresować, bo wiem doskonale, że macie z tym problem, macie problem z doborem odpowiednich zabiegów. Bardzo często pytacie mnie w komentarzach tutaj na moim kanale, jaki zabieg, co o nim myślę, czy jest skuteczny, czy też nie, więc doktor będzie się na ten temat wypowiadał. Ale pod koniec naszej transmisji doktor przeznaczy również troszkę czasu na to, żeby odpowiedzieć na Wasze konkretne pytania. I tutaj moja prośba do Was. Jeśli macie jakieś pytania, które chcielibyście zadać doktorowi z przedziału dermatologia,
medycyna estetyczna, zabiegi i tak dalej, to piszcie w komentarzach pod tym dzisiejszym daily vlogiem. A ja te pytania zbiorę, plus pytania, które również mam już z Instagrama, bo zrobiłam tam pewną taką ankietę, poprosiłam moją społeczność o to, żeby zadawała pytania, przede wszystkim to, co was najbardziej interesuje, czego chcecie się dowiedzieć, albo na przykład nie możecie znaleźć nigdzie informacji na ten temat, także zostawiajcie te pytania, ja je wszystkie zbiorę w jedną całość i doktor wybierze z nich pierwszą część, na którą odpowie właśnie w tej transmisji na żywo, pod koniec tej transmisji. Macie okazję na to, żeby właśnie zadać doktorowi jakieś pytanie, to co was konkretnie interesuje, także zostawiajcie informacje, zostawiajcie te pytania tutaj w komentarzach pod tym dzisiejszym daily vlogiem. Jestem ciekawa, co myślicie na ten temat i czy będziecie razem z nami, będziecie oglądać naszą transmisję na żywo. I'm standing in the corner. I see you from across the room. It's kinda crowded here. Tak, tak, wieczorową porą. Zmiana outfitu, a to dlatego, że za moment wybieramy się z naszymi znajomymi świętować pewną okazję. Dowiecie się w swoim czasie, o co dokładnie chodzi. Wybieramy się do restauracji Styx, która znajduje się na Placu Europejskim i tak sobie pomyślałam, że tak szybko pokażę wam jeszcze, co mam na sobie, bo chyba w takim wydaniu mnie nie widzieliście. Marynarka czarna, klasyczna, dopasowana w talii na jeden guziczek z Zary. Nie pytajcie, czy jest w nowej kolekcji, bo jej nie ma. To jest marynarka, którą kupiłam kilka lat temu i ona ma tutaj też takie fajne, nieco militarne, rokowe wykończenie. Pod spodem mam koszulkę z krótkim rękawem, czarną, z takim białym nadrukiem marki Guess, którą pokazywałam wam w jednym z moich letnich hauli. Następnie jeansy z wysokim stanem, takie szaro-czarne z Zary, pasek, a na dole kozaczki czarne Cassaday. Do tego będę mieć też czarną torebkę, oczywiście zakładam płaszcz, bransoletka, zegarek i taki w miarę delikatny makijaż, lekko podkreślone na różowo usta i dużo rozświetlacza, czyli to, co lubię najbardziej. Także zmykamy. Zabieram was ze sobą, postaram się nagrać coś, jak będziemy już na miejscu w restauracji, żeby też troszkę wam ją pokazać. No i kto wie, jak to będzie. Mamy zamiar bardzo dobrze się dzisiaj bawić. Chłopaki piją, no to co? Na zdrowie! Na zdrowie! I'm drunk on you. It feels like I'm drunk on you.